Dzień dobry. Dzień dobry? Dzień dobry, okay. Polsko. Dzień dobry. Salam alaikum. Okay. Stary, wolę sprawdzać to niż kurczę jakieś komentarze durne pod filmami albo nie wiadomo co. No do was, hejterzy! More than half an hour riding just for it. Really? Really? Tam. Kurde, no. Nie. To jest real. To jest real. Drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Bartosz Kolanek. Będziemy się streszczali, bo jest północ i jest jakieś 35 stopni i właśnie się topimy w miejscu. I po co nam się oczy generalnie? I generalnie nawet obiektywy parują. Jesteśmy w Dubaju, jak zresztą można zauważyć. I jesteśmy tutaj, będziemy wam relacjonowali na vlogach. Co będziemy relacjonowali? Jak od kulis budujemy biznes lodowy, ponieważ być może słyszeliście w naszych socjalach o takim projekcie jak Milky Ice. A z kim robimy ten projekt? Z Tomaszem Szupińskim i z Adamem Gdawskim. I z Adrianem Barszczykiem. No i idziemy właśnie sobie tutaj, chodzimy po molu dubajskim, po centrum i za chwilę właśnie zmierzamy w kierunku naszego punktu pierwszego otwartego. Pokażemy wam od kulis Dubaj, pokażemy wam Abu Dhabi, pokażemy wam kilka kolejnych punktów, które będziemy otwierali. Pokażemy wam szereg różnych ciekawostek a propos tego, jak prowadzicie biznes w Dubaju, jak tutaj wygląda prawo. Podatki, no i generalnie będziemy się chyba też dobrze bawić. No to na pewno. I to nie wszystko w ramach jednego odcinka oczywiście, tylko jakby cyklu tak długo jak tu będziemy, a będziemy tutaj przez najbliższe 2 tygodnie, myślę. Tak plus minus. Tak. Jeszcze nie mamy biletów powrotnych, także jolo. Tak, natomiast jeżeli chcecie jakkolwiek sobie przybliżyć ten temat, nim będziecie oglądali z nami kolejne odcinki, które będziemy pokazywali w większej proporcji a propos samych Emiratów, aniżeli lodów. Lody będą pewnego rodzaju tłem dla tego wszystkiego, to koniecznie obejrzyjcie sobie dowolny wywiad a propos projektu Milky Ice oraz zachęcamy was, żebyście sprawdzili sobie więcej informacji a propos tokenizacji, którą właśnie prowadzimy, do której link znajduje się w opisie tego filmu. Lecimy! Dobry, tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5. Nie, bez niego, czyli 4 dorosłych mężczyzn. Każdy mówi Szymonowi, co ma nagrać, co ma pokazać. Ja nic nie powiedziałem. Ja też nie. Jeszcze. Tu jest pan Adrian Barszcz. Barszcz to nie jest ksywka, to jest nazwisko. Barszczyk. Niech was to nie zmy... A, Barszczyk, przepraszam. Nie gorzej. To jest osoba, która jest odpowiedzialna za tworzenie tych pięknych maszyn, które robią te już no nie taki piękny lód, bo już jednak trochę... Mamy tu gdzieś? Nie zjadł jeszcze? Pani nie odebrały właśnie. A ja lubię jeść właśnie. O, tutaj właśnie pan jak zaraz odebrały loda, to od razu, znaczy lody, nieważne, to od razu kwotka Instagram. Hi. Is your first ice cream or you? No, we usually take ice creams in Expo. It was an Expo. So yeah, we come all the way from other city to this ice cream. Yeah, from Ajman, not Sharjah. Yeah. More than half an hour riding just for it. Really? Really? Interesting. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Są te pawilony, ale warto zobaczyć jakie jest tło dla tego wszystkiego. Muszę mówić tutaj, bo tu jest mikrofon. Tada! Mamy być w miejscu obok McDonalda, gdzie ludzie mają podjeżdżać i mają im przynosić lody, to ja pomyślałem, że was to się wypika. P***liło, nie mówię, no ale to dlatego, że robiłem kalkę zachowań polskich na tutaj, nie? Gdzie w Polsce to w ogóle czegoś takiego nie widziałem nigdzie. A na JVR jesteśmy jeszcze bliżej. Podjedziemy na JVR. Okay. McDonald's jest na narożniku, my jesteśmy na tym samym chodniku, zaraz koło McDonalda. Najgorętsze miejsce w Dubaju, JBR jest. Ale to jest takie miejsce, chyba, troszkę odsunięte, tam się nie ma. Przejedziemy przez cały. Trzeba też powiedzieć, że jak idziecie z JBR-em, to najlepsze fury stoją na parkingu Maca. To jest w ogóle, wiesz... Ten Mac akurat nie ma drive-thru. No, ten nie ma drive-thru, ale tu jedzą ludzie z kasą Maca, bo po prostu lubią go, a nie bo jest tanie, nie? Smakuje. Adrian Barszczyk, feel machine. No nie, jakby chciałem z narracji dać, mogę go dalej kręcić. Adrian Barszczyk tak bardzo kocha maszyny, które projektuje i które tworzy, że nie może sobie nie pozwolić na to, żeby wykonać randomową inspekcję w jednym z waszych punktów.
Polsko. Dzień dobry. Dzień dobry? Dzień dobry, okay. Polsko. Dzień dobry. Salam alaikum. Okay. So you're from Dubai or? Yes, from Dubai. So you like an ice cream? You remember yes, us from the it's expo really from nice. TikTok? It's so delicious. That's why we're glad you guys opened here. Okay. You're gonna be on lots of spots in Dubai sure. and the whole Emirates. Okay, so, perfect. Thank you. Bo musicie wiedzieć, że to co Adrian przed chwilą powiedział, bo nie wiem, z czym on to nagrywał, bo bardzo dużo niecenzuralnych słów tam padło. Ale samych pozytywnych odnośnie przedsięwzięcia naszego w Dubaju, że ja już otworzyłem też kilka swoich lodziarni i każdy, kto otwiera, to albo siedzisz po prostu na kamerkach i patrzysz, ile jest ludzi, a jak ktoś nie siedział w tych lodach i pierwszy raz tutaj przyjechał i widzi właśnie tych wszystkich ludzi, jeszcze dorosłych, którzy biorą świderka i robią zdjęcie, selfie, bądź na tle Milky Ice, w ogóle dla mnie to jest w ogóle szok i niedowierzanie, co dopiero dla tutaj chłopaków, którzy no nigdy w lodach, że tak powiem, nie robili, w cudzysłowie. Nie, nie siedzieliśmy na kamerkach nigdy, także... I teraz zobaczcie, jeżeli z tych ludzi, którzy są w tej chwili w naszym punkcie, każdy kupi loda, to ile to jest złotówek? Plus minus? Jeden lód to jest około 30 zł na dzisiaj, nie? To masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 150 zł ci ludzie i a tutaj jeszcze pan, i te dwie a tutaj jeszcze pan niesie dwa lody do samochodu? Kurde, no... W restauracji zrobić dwa rachunki, zrobić 200 zł, to jest naprawdę dużo pracy, żeby zrobić, nie? I dużo ludzi zaangażowanych. A tutaj, pach, pach. A przez ten czas, jak tu jesteśmy, pół godziny, no to sprzedało się już kilkanaście. Lodów tak. Pewnie zaraz będzie 20. Tutaj możecie zaobserwować, będą przebitki pewnie pokazane, jak wygląda sprzedaż lodów na zewnątrz w boxparku. Ludzie podjeżdżają sobie samochodem tutaj pod sam punkt, trąbią, słychać dosłownie jak trąbią. Chłopak z boxa wychodzi po zamówienie, po chwili przynosi lody, kasuje i państwo sobie odjeżdżają albo zjadają bardzo często zaraz pod boxem. Także takie drive-thru tutaj lodowe. Spółka, której jesteś częścią, którą tokenizujemy, działa, że ludzie sami przychodzą, że kupują. I to pomimo tego, że nie mamy turbo aktywnego marketingu w tej chwili. Słabe. Można zobaczyć na kamerze, jak przybliżysz, że konsystencja jest tutaj wodna, jest normalnie lód, zmrożona woda. Nie ma tu mleka w ogóle. Ale za 15 dirhamów. Nie chciał mi powiedzieć, ile sprzedał. Ale zaraz przekażę tego super loda Adamowi. Adam! Bo daj cukier. Nie wiem, jak masz dobrej jakości kamerę, to będzie. Widać, że to jest po prostu jest woda, nie? I to jest. No tutaj woda. Widać, że jest... krystalizuje się, czy jak ktokolwiek nazwać. No woda, bo każdy ma pierwsze wrażenie powiedzieć. Woda z cukrem po prostu. Leci. No Weź to, bardziej. Mogę to wrzucić. Oni próbują go chyba inaczej zmrozić trochę, co? Żeby on... Tak... Nie, to jest taki proszek po prostu. Look, shit bang, going my way for a hot sec. They want me to cool off, nigga, not yet. Spacery po Dubaju, to te pożerowko, to nie jest... Popie się jak lody z maka, haha.